Ekran. Cyk, dobra. Ale mnie będzie, ale mnie ściśnie ogólnie. To jest, ja nie mam pojęcia kim to jest, kto jest w ogóle. Nie wiem za cholerę kim jest, serio. Ja po cyckach nie oceniam, szczerze mówiąc, co. Lępianki jest. Szczerze, dla mnie to już jest za bardzo sztuczne, szczerze mówiąc. Wolę lępiank wziąć. Czy to jest w ogóle jakikolwiek zły wybór? W tych dwójkach to są ciężkie wybory. Ale znowu, wydaje mi się znowu, że jest już dla mnie zbyt bardzo odpicowana na twarzy. Nie, ja chcę po tych zdjęciach, które widzę, ocenić. Takie, jakie dostały, ja wiem, że mogą być niekorzystne, ale chcę po tych zdjęciach, które dostały. I tutaj wybieram nieuczesaną. Bez... Ja cię nie zastanawiam, Fallfish. Szczerze mówiąc, na pewno dostała złe zdjęcie. I tutaj na przykład mam już... W sensie ochotę zasugerować się Instagramem. Over po mnie chyba nie zajebie, no nie? Też daję lewą. Ze Stazją mam problem, bo to powiedzmy stara znajomość jest. I na pewno, ale to... też biorę na pewno Stazję. Pluj na mnie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Szczerze mówiąc, mam tutaj problem, bo ani jedna, ani druga mi nie pasuje. W sensie, nie mówię, że Tyris ani Jurk jest brzydka. Bo to nie chodzi o brzydka, tylko jeżeli miałbym z sobą wybrać. Milfa, wiesz? Nie, chyba, serio, Michał Jurku nie siedzi bardziej. Tak szczerze mówiąc. No właśnie, jak napisałeś GS, to ja właśnie ja się ugryzłem język, no nie? Ale nie, ja... Też chyba wydaje mi się, że Zasia to im jakoś bardziej siedzi. A nie, ją u mnie. Ale super wybór mi dali. Nie patrzeć na charakter, okej? Okay? Kurwa mać. Ale to jest ciężkie, żeby nie wybrać po charakterze. A nie, czekaj. Dla mnie tu jest problem z jedną i drugą. Musiałem po wyglądzie wybrać. I nawet wydaje mi się, że Kasiuszka nawet nie wiem, czy nie jest za młoda, żebym w ogóle mógł ją wybrać, tak się czuję. Ona nie ma 19, może 20 lat. Już się czuję takie za młode jest jakby dla mnie. Nie mam pojęcia, kto to kurwa jest. Hu! Ja wiem, że ja jestem nikim, ale hu! To Wilku! Aaaa! Nie no, Nevinę wybieram. Tamto lewe zdjęcie niekorzystne. Też mi się wydaje, że właśnie Kasix. Że dla mnie Mamiko jest już zbyt sztuczna. I mi nigdy Mamiko nie siedziała. I nigdy nie usiądzie, by the way. Bez komentarza. Ja
Czy ktoś mnie tutaj podejrzewał jakiś wybór? Jakieś stronnictwo? W tym wypadku, jakieś stronnictwo, czy ktoś tutaj widzi? Nikt nie widzi, no nie? Nic! Na czym się znałem w przeszłości. Więc to też po znajomości wezmę, a brunecia by wyjebała mi bołę na mikrofon, więc... O, jesteśmy w kolejnej turze. Nie oceniać przez pryzmat tego, czy kogoś bardziej lubi, czy mnie. Dla mnie lępiank. Jesteśmy już teraz na takim etapie, gdzie ja mam już łatwiejsze do wyboru. Jezus, ja ci zamknij pizdę w końcu. A jednak nie będzie łatwo. Bo z Anieją i Zasią mam już problem. Żeby wybrać jedną. Anieją. Postać na się mówi w Restazji, ale wolałbym Kha'Zix. Tutaj będzie Nevina. Fallfish. Kurwa, mocna runda. Mocna runda poszła. Zamknę mordę Brenie, okej? Z jedną i drugą mam takie, że czasami wyglądają dobrze dla mnie, a czasami źle tutaj w tym wypadku. I to jest takie dla mnie... Jeżeli miałbym ocenić najlepszą wersję nieuczesanej versus najlepszą wersję Meilin, nie oceniając wersji cosplayowej Meilin, to wybieram nieuczesaną. Jeżeli dodać cosplaye już, wybieram wtedy Meilin. Tak szczerze mówiąc. Ja wiem, że jest chuj osób zajaranych Meilin, ale diablowym nieuczesaną. Maja Staśko przyjdzie i się skończy. Tutaj już wygra Nevina. Będzie nieuczesana. Do której części wale. Źle powiedziałem, w złym momencie powiedziałem te słowa, jakby jak to teraz coś kurwa wyciął. A nie, czat widać, dobra, czat widać, I'm safe. Z szacunkiem do Marty, jakby wzięli ją parę lat wstecz. Ja bym też się cofnął z parę lat wstecz, żeby nie było nagle, że będzie różnica wieku i tak dalej, wybrałbym wtedy Martę. Teraz, aktualnie wybieram Anieją. Fallfish tutaj będzie. Marta stara dupa, ta, no bardzo, ode mnie aż o 9 dni starsza. Będzie Fallfish, no u mnie wygra Fallfish najprawdopodobniej. Teraz też wojanie, mam Fallfish kontra Anieją. Ale wydaje mi się, że Fallfish tutaj dla mnie wygrywa. No ogólnie top 1? Nie dziwię się. Szczerze mówiąc, nie dziwię się. U mnie są 34 osoby. Okej, nie dostałem Kingi Kujawskiej, już widzę. Zobacz, tylko nie dostałem. Czyli Kingi Kujawskiej nie dostałem i Koposowej. No i teraz polskich streamerów. To w ogóle najgorzej wypadł. Brunecia najgorzej wypadła. Tak to rozumiem, bo to jest Championship Rate i Win Rate. No, w Brunecia najgorzej wypadła. I bym dostał, szczerze mówiąc, jakbym dostał Angie kontra Brunecie, wybrałbym chyba Brunecie.
Tak to Bionez. Ona, dla mnie by to ostatnie miejsce się zamieniło ze sobą. Masz gdzieś link, Jaczu, do tego drugiego? Bo wiesz, nie chcę tutaj coś kliknąć, że mi pokaże zbyt dużo. Link mi dajcie do facetów. Chcę mieć pewny link. Ale jest tutaj dużo streamerek. Znaczy inaczej, nie ma tutaj dużo streamerek, które bym postawił wyżej niż niektóre tutaj. Moim zdaniem. Pierdziele, ja nie potrafię facetów oceniać. Za cholerę nie potrafię facetów oceniać, to mnie ciężkie. To mnie takie... Próbuję teraz myśleć jak kobieta, koło wybrało, tak szczerze mówiąc. Bez patrzenia na liczby, charaktery i tak dalej. Chyba, że mam myśleć... Nie, wybieram jakby moim zdaniem kobiety wybierały. A mam zjebane pojęcie, no Kubon dostał moim zdaniem niekorzystne zdjęcie do tego. On się może wydaje mi się podobać młodszej widowni i sam może trochę starszej, bo jest patykiem. Teraz jest strasznie dużo nacięcie na to, że jak facet nie ma mięśni, to się już nie podoba. Widać po mnie, nie? I samo X bomba. No kurwa, co to za zestawienie? Przepraszam, Sylwan, no ale z Guciem masz konkurować. Ktoś ma z Guciem konkurować, ten seksiak. Ta perfekcyjna linia włosów. Slayfrog czasami wygląda jak ćpun, bez obrazy, jeżeli chodzi, bo sam widać po moich oczach. Ale wydaje mi się, że Slayfrog ma jakieś większe szanse, szczerze mówiąc. Nie wiem, kim jest Franio i nie wiem, kim jest Renzo. Nie znam tych dwóch gości. I mam takie... Kurwa, nie wiem, co wybrać. Wiem, co Franio drugi to Remsuła, dzięki. Nie wiem, wydaje mi się, że on może być bardziej przystępny dla dziewczyn. Kurwa, wszyscy będą mieli zdjęcie z fajką? Rafoniksik, no kurna, Ronaldinho! Czy on nie ma kurwa bana? By the way, jego zdjęcia można pokazywać? Nie może być w osobie, no nie? Nie ma bana już? A, okej, okay, dobra, to... Huh. Nie wiem, kim jest. Nie mam pojęcia, kim jest Grandi. Nie kobiet by go oceniał, tylko kto ci się bardziej podoba. Ja nie mam coś takiego, że mi się facet może podobać. Który to jest kurwa holak? Ten? Bo są trzy osoby. No właśnie, mam to samo! To się widzę, że to jest suchar, tak? Więc wygrywa suchar lub suchar. Ale holak to jest on. Ten, który nie śpi. Śpisz? No to wydaje mi się, że suchar. No, powiem tak. Michał czy Alex? No powiem wam, że nie ma... Brusik, sorry, ale nie będę naginał tylko pod Twitch. Aleksik, to dostałeś gorszą parę, no nie ma opcji. No w sumie po zdjęciu, kurwa, tutaj to co mnie ryba wygrywa. Jestem dziwny, jak znowu 90% nie znasz. Koniec to zimna, bo ja też tutaj sporo osób nie znam. Byczki jakiego? A to jest cała paczka Xayo w tym wszystkim?
Dziewczyny lubią zabawnych ludzi. Dziewczyny lubią zabawnych ludzi, popo. Mhm. Kurwa, ciężko mi byłoby, ale wydaje mi się, że Ksajo by wygrał. Kurwa. Kurwa. Mam problem, żeby wybrać pomiędzy Japczenem a Mandzią, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest dla mnie osoba na równym poziomie, w sensie widzę w jednym i drugim coś, co mogłoby się spodobać, ale nie widzę tak, żeby jeden się nad drugim wybijał. I wydaje mi się, że osobiście z tych zdjęć, tylko z tych zdjęć wybrałbym Japczana. Super zdjęcie. Kolego, który nie powinien się pojawić. Delord. Pewnie przez zarost? No. W sensie. No, tak. Głównie przez zarost wybrałem Japczana, szczerze mówiąc. Tutaj będzie Isamu. Tutaj Aki. Ja wiem, że powiedziałem, że lubią zabawnych facetów, ale wydaje mi się, Aki wygrywa. Raczej szachownica. Pevor. Gucio oczywiście. Dojdzie, że Gucio wygra. I to nie będzie bias, jak co. Wydaje mi się, że dalej. Na tej jeszcze parze Multi wygrywa. Rybson. Ksajo. Kumple się dobrały. Dwa kumple się dobrały. Jaka wojna. A... Dalej mi się daje, że Isamu tutaj wygrywa. Chyba Ksajo ma większe szanse już teraz. Teraz już wybieram Ksajo, nie Multiego. Tu mam już problem, szczerze mówiąc. Tutaj jestem troszeczkę, wydaje mi się, bias w stronę Gucia. Względu na to, jaką sympatią go darzę. Ale Aki nie jest paskudny, ani nic. I wydaje mi się, że Aki z tego zdjęcia mógłby się prędzej spodobać większej ilości osób niż Gucio. Gucio by odpowiadał takiej, powiedzmy, bibliotekarce. Aki przeciętnej imprezowiczce. I wydaje mi się, że przeciętnych imprezowiczek będzie więcej niż bibliotekarek. No, Aki na tamtych zdjęciach wyglądał taki, który poszedłby na imprezę w tym stylu. I statystycznie jest więcej takich dziewczyn, niż takie, które przyjadują w to są cichymi bibliotekarkami, które... są szarymi myszkami. To było statystycznie. Ja nie powiedziałem, że któreś jest gorsze, lepsze. Tylko patrzyłem statystycznie po prostu na to. Ryba wygrywa. Kurwa, dalej Ksajo. Dla mnie to jest ciężkie, ale dalej Ksajo, moim zdaniem. Przy jakim ci dygnął i tyle? No tak, no i co z tego? Wstań. Ryba wygrywa z Isamu. Ksajo jest paskudny. Ryba, no wygrałeś. Też powiem. Nie, powiedziałem, że do jakiego moim zdaniem ugrupowania by najbardziej odpowiedziało zdjęcie, które zostało przekazane. Ty za bardzo szukasz, jak zwykle, dziury w całym. Dałem ci ogólne, ty próbujesz robić szczegółowe. Ile jest tutaj osób w ogóle?
bo się nie skupiłem, też 34, że kogoś mogło mnie dostać. O, Pago był, no Pago by na pewno też u mnie gdzieś jakiś był wysoko. Lucky Steve ogólnie wygrywa cały ten, najczęściej. To ja wiem, że to może być ustawione specjalnie przez widzów i robię cała na siłę, żeby był Lucky Steve. Nie, ja już kolejnych nie będę robił. X-Torek, nie wiem kim jest, Zony był. Kogo jeszcze? Snaxa nie miałem. To jest więcej osób. Dorian. Overpole. Jacoby. Dużo tutaj osób nie mogło dostać. To naprawdę jest tutaj naprawdę dużo osób, których nie dostałem. Bonkol ani razu win. Ajajaj, tam chociaż powiedzmy w damskich to na przykład, nie wiem, Brunecia czy coś miały tam powiedzmy jakieś procenty wygranych. Tutaj są dwie osoby na zero. Z czego Sidvan ledwo przeszedł na 1%. 0,1%.